Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 15 października. Tarot, karty Lenormand. Zaczynamy od tarota. Zobaczymy, jakie energie na ten dzień 15 października. Także zobaczmy, co tutaj tarot nam przedstawi. Tarot, proszę, daj radę, wskazówkę, odpowiedź. 15 października. Karta Słońca. Bardzo dobry dzień, moi drodzy, na radość i pozytywne wiadomości. No, tutaj jest ta sfera komfortu, prawda? Mówimy o tym w kartach tarota. Możemy się cieszyć, ale może być trochę też nerwowo, ponieważ ta energia przynosi takie emocje, tak? Radości, ale i lekkiego stresu. Ale to jest bardzo w niewielkim stopniu. Tu możemy otrzymać bardzo dobre wiadomości o na przykład o narodzinach, o powiększeniu rodziny, o planowaniu urlopu, wspólne jakieś wyjścia. Na zewnątrz bardzo ładna pogoda i oczywiście dużo nadziei jest w tej karcie. Także, moi drodzy, tutaj dużo słońca, nie powinno nam go zabraknąć, nie powinno nam tutaj nic przysłonić. Nie widać tutaj, moi drodzy, czarnych chmur, tylko widać słońce. Tak jak przy księżycu, to są zmienne emocje. Tutaj jest więcej radości, więcej takiego szczęścia, no, komfortowych sytuacji. Mamy życie i ono się układa tutaj tego dnia. No, ale wiadomo, na to musieliśmy sobie zapracować, tak? Żebyśmy mieli taką strefę komfortu, radość w życiu, dobre informacje do nas tutaj też przychodzą. No i oczywiście te plany na przyszłość też są pozytywne. No dobrze, wszystko co najlepsze jest pod tą energią. Teraz zobaczmy jeszcze, moi drodzy, tutaj kartę Lenormand. Z aspektów zdrowotnych, no, uważamy na układ krążenia, ale tutaj, moi drodzy, nic nie powinno zagrażać. Jest oczywiście ta karta Słońca troszeczkę taka stresująca czasami dla niektórych, ale to jest ten stres taki troszkę pozytywny, tak? Bo jak mamy za ciepło, to też się stresujemy, jest nam gorąco, pocimy się. I tu właśnie tak wychodzi, że może być troszeczkę stresu, ale pozytywnego, ja bym powiedziała, tak? Takiego stresu, który nas dopinguje do czegoś, tak? No i oczywiście tu, moi drodzy, jest w Lenormand pierścionek, pierścień inaczej. Też możemy mieć różnego rodzaju deklaracje słowne albo pisemne. Możemy podpisywać jakiś dokument. Możemy otrzymać piękny prezent od kogoś. Tutaj jest jakieś takie pojednanie, czy to w życiu zawodowym, czy to w życiu prywatnym. Jest pojednanie, jest zjednoczenie, pakt, porozumienie, nowa umowa, stabilność, ale przede wszystkim, moi drodzy, dobra niespodzianka. Także ja Wam życzę tego wszystkiego, aby to do Was przyszło. Tutaj nie ma praktycznie negatywnych stron. Oczywiście te sfery życia wszystkie przebiegają komfortowo, ale pamiętajcie o tym, żeby cieszyć się życiem i oczywiście doceniać takie chwile jak ta, która właśnie nadchodzi. No dobrze, moi drodzy, pozdrawiam bardzo gorąco i do usłyszenia.